Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale, e, ale na samym starcie, jeżeli oglądasz ten film, to musisz wiedzieć, że jestem debilem. E, jestem debilem i nie jestem wróżbitą, żeby znać odpowiedź na takie pytanie, kiedy będzie operacja. Kiedy będzie operacja, to wie tylko i wyłącznie Valve. Ale ja w tym filmie postaram się jak najbardziej pokazać wam mój punkt widzenia. Co ja uważam o tym, kiedy może być potencjalnie operacja, przedstawić logikę całą, która kształtuje mój pogląd na ten temat. No i w ten sposób jakoś tam wam przekazać, kiedy według mnie takie wydarzenie, jak operacja w CSGO, może się pojawić. Pierwsze co mówię, kiedy ja uważam, że będzie operacja, uważam, że nie w tym roku. Do tego. Uważam, że minimalnie będzie to 7 stycznia, a czy ona w ogóle będzie na początku następnego roku, to uważam na 50%. Ciężko jest mi to określić, ciężko mi jest znaleźć jakąś bardziej prawdopodobniejszą opcję bardziej prawdopodobną. Dlatego od razu mówię, że po prostu ja takiej pewności tutaj nie daję. Ale. Dlaczego uważam, że nie będzie operacji w tym roku? Odpowiedź jest dosyć prosta: Rio. Sądzę, że operacja razem z Rio zbyt dobrze by się nie łączyła dla Valve i niestety, ale dawałaby ona raczej niepozytywne rezultaty, jeżeli chodzi o zyski, jakie z tego tytułu by wynikały. Teraz ktoś przyjdzie i powie. No, ale przecież Riptide był razem ze Sztokholmem i jakoś to wyszło. No właśnie, chodzi głównie o to, że Riptide był. Razem ze Sztokholmem, ale jednak, co jak co? Riptide wszedł w wrześniu, za to Sztokholm pod koniec roku. I chodzi głównie o to, że te eventy były trochę tak zrobione, pomimo, pomimo wszystko i tak yy, w ogóle jedno i drugie na siebie zarąbiście oddziaływało. I gdyby one nie były w tym samym momencie, to wydaje mi się, żeby nie zrobiły takich profitów, ale yy, tak jakby od początku, powiem, że. Sztokholm został wprowadzony wtedy, kiedy na Riptide było już cicho dosyć. W sensie każdy już, kto tam miał coś pokupować, to sobie pokupował. I raczej o Riptide już było nie za, głośno. za to w tym momencie mielibyśmy sytuację odwrotną. I wydaje mi się, że gdyby operacja weszła, to o musiałoby się zrobić po prostu cicho. Niemożliwe jest to, że gracze by grali, mieliby normalnie wszystko, turnie i tak dalej. I... Valve przecież wtedy chce, żeby uwaga ludzi nie była skupiona na robieniu jakichś misji, tylko na oglądaniu meczów. Więc dopóki będą mecze, do tego momentu operacji się nie spodziewam. Na grudzień wydaje mi się, że jest to bardziej prawdopodobne, że będzie operacja. Jeżeli miałbym powiedzieć, jaka będzie do, do, w listopadzie szansa, powiedziałbym, że 10%. W grudniu 30%, w styczniu 50%, w lutym 60% no i na tym 60 gdzieś bym zastopował. Za ja bym ogólnie tak to określił, ale no nie wydaje mi się, żeby podczas meczów, kiedy jeszcze będą grały największe gwiazdy z sceny CSGO nagle oni powiedzą, że a, to weźcie tego nie oglądajcie, weźcie sobie misyjki, poróbcie. Wydaje mi się, że akurat Rio jest na tyle mocnym dowozicielem kontentu, o który Valve chodzi, że co jak co, ale no, nie będą oni w stanie nagle powiedzieć, że a to w dupie to Rio i będziemy robić operację. No, nie wierzę w to, nie jestem w stanie w to uwierzyć i po prostu tak twierdzę na ten moment, że tej operacji nie będzie. Jednak, mimo wszystko, jeżeli operacja wyszła, no, niemalże nieważne w jaki dzień, no, jeżeli by wyszła gdzieś tam, gdzie bym akurat spał, co się nie zdarza zbyt często, ale jednak może. No to powiem, że byłoby mi dosyć smutno, a jeżeli nie będę spał, to mam na nią plan, także też jest to, co mam nadzieję, że się uda, bo to będzie w sumie dosyć dużo kontentu. Ogólnie bym chciał, żeby operacja była trochę wcześniej, niżeli sam twierdzę, że będzie, bo to by wydaje mi się, że jeszcze bardziej rozwinęło kanał, nad czym mi dosyć zależy, no ale... Co jak co, ja wróżbitą nie jestem a i raczej nie myślę życzeniowo na tym świecie i raczej jest, jestem nastawienia, że jeżeli coś się może zdarzyć nieprzyjemnego, to się właśnie zdarzy nam, no. Ale mimo wszystko życzę wam tego, żebyśmy, i mi w sumie też, żebyśmy dostali operację jak najszybciej. Może no nie podczas Rio, bo to by był jakiś absurd, ale w styczniu czemu nie? To by było na tyle. To trzymajcie się. A jak uwa, miłego tygodnia dla Was. Super.